dniu 14 października w sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej obwodu lwowskiego odbył się doroczny zjazd róż żywego różańca archidiecezji lwowskiej. Tradycję spotkań róż żywego różańca w tym sanktuarium zapoczątkował kardynał Marian Jaworski. W tym roku mszę świętą dla uczestników kongresu poprowadził ksiądz Antoni Kozak, kanonik honorowy lwowskiej kapituły metropolitalnej, proboszcz parafii w Gródku. Konferencję, którą poprzedziła modlitwa różańcowa z procesją do 5 ołtarzów oraz kazanie podczas mszy świętej, wygłosił Kazimierz Guzik, przełożony lwowskiej wspólnoty braci kapucynów. Po mszy świętej odbyło się wręczenie pisemnych odznaczeń od arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, osobom najbardziej zasłużonym w strzeżeniu i rozwijaniu żywego różańca w swoich parafiach. W tym roku najwyższe wyróżnienie otrzymały róże żywego różańca z parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Mościskach. Żywy różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony przez Paulinę Marię Jéricault w XIX wieku. Uczestnictwo w żywym różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży odmawia w ciągu miesiąca jedną z tajemnic różańca. Życzę wam pokoju od Jezusa, naszego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana.